Witam Was serdecznie. Tak się składa, że jestem dzisiaj chory i cały dzień spędziłem dotychczasowy przynajmniej w łóżku. No więc, że miałem powiedzmy czas, to zajrzałem do internetu, powiedzmy, w którym nie miałem czasu pogrzebać w ostatnim czasie trochę. I jejku, uderzyła mnie taka fala, wręcz tsunami ludzkiej głupoty, że stwierdziłem, trzeba wstać z łóżka, trzeba działać, bo tego się po prostu nie da czytać, nie da się tego słuchać wszystkiego. Na litość boską, ludzie, kopalnie, tak? To jest ten temat numer jeden, który nas teraz interesuje. Już sprawa wydała się podejrzana z samego początku, kiedy rząd ogłasza zamknięcie, plany zamknięcia, tak, czterech kopalń, a w tym samym czasie niemiecki inwestor ogłasza plan otwarcia na Śląsku nowej kopalni węgla kamiennego. No więc już nam się tutaj coś dziwnie w czasie zeszło, ale to są teorie spiskowe. Przejdźmy, słuchajcie, do faktów. Proste, bardzo proste fakty. Jeżeli kopalnia płaci rocznie do budżetu państwa 6 miliardów złotych, no bo tak powiedzmy wychodzi tam, takie są obroty łącznie z podatkami, i państwo dopłaca miliard złotych do tej kopalni, bo jest to zakład państwowy, tak, jest nierentowny, no to na litość boską, jeżeli 6 milionów tu wpływa, a miliard, przepraszam, 6 miliardów tu wpływa, a miliard wypływa, no to wychodzimy na 5 miliardów w plusie. To na jakiej zasadzie w ogóle można wyciągać wniosek, że jeżeli się te kopalnie zamknie, to nie będziemy tracili? To jest pierwsza rzecz. Teraz druga. Załóżmy, zamykamy kopalnie, ok. Ale kopalnia to nie jest, nie wiem, warsztat samochodowy, który zamykamy, okej, tam teren sobie stoi, ktoś sobie go wynajmie, nie wiem, cokolwiek. Kurczę, to jest kopalnia. To, słuchajcie, są ogromne, ogromna powierzchnia, powiedzmy, wydrążona pod ziemią, która nie jest nam w żaden sposób obojętna, bo po pierwsze, nawet nieczynna, zamknięta kopalnia cały czas musi kontrolować poziom wód choćby, tak? Muszą być odpompowywane, musi być poziom metanu cały czas kontrolowany. Przecież tego nie można sobie zostawić. Tak, to są ogromne koszta i jeżeli te koszta i tak musimy ponosić, no to lepiej niech już ten węgiel jest stamtąd wydobywany, a nie, kurczę, a nie pracuje kopalnia w ogóle bez wydobycia. Oczywiście można zlikwidować kopalnię, czyli w naszym polskim przypadku zamulić, co również się wiąże po pierwsze z ogromnymi kosztami, bo raz trzeba zainwestować, a po drugie jest to zniszczenie złoża. Słuchajcie, mamy tak ogromne jeszcze złoża na Śląsku węgla, tam się mówi, że one się wyczerpią za tam 20-30 lat, ale słuchajcie, wyczerpią się złoża te, które są obecnie, powiedzmy, przeznaczone do eksploatacji, tak? A te złoża, one są o wiele większe, a że technologie, powiedzmy, cały czas idą do przodu, to te złoża przeznaczone do eksploatacji cały czas, roku na rok, rosną. Kolejna rzecz. Mówi się o jakichś tam dodatkach, tak, do pensji górniczej. Jejku, to jest taka praca, że ja tych dodatków bym górnikom nie zabrał, bo no niech każdy sobie spróbuje pracować w kopalni, tak? Tam powiedzmy raz byłem na dole i mam dość, tak? A to są ludzie, którzy pracują tam dzień w dzień. A zresztą to nie stanowi problemu. Problemem są te pieniądze, które są, powiedzmy, na powierzchni przejadane, trawione. Przepraszam bardzo, ostatnio taki artykuł gdzieś czytałem, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest zatrudnionych więcej związkowców niż pracowników dołowych. No to jak tu wyjść na plus, przepraszam bardzo, jeżeli utrzymujemy bandę nierobów? Rozpędzić to towarzystwo natychmiast, a nie. Oczywiście, ktoś zapyta, no to co zrobić? No, bardzo prosta sprawa, słuchajcie. To już dawno miało zostać zrobione, prywatyzacja kopalń i dziękujemy, nie ma problemu państwowego, tak? A prywatny inwestor, jeżeli powiedzmy, jeżeli sobie nie sprzedamy tego za grosze jakimś obcym agentom, tak? No to prywatny inwestor sobie dba o swoją własność, tak? I kopalnia będzie funkcjonowała, działała. A jeżeli ktoś się boi, nie wiem, o złoża, no to
tak samo może się teraz bać, jak może się wtedy bać. Ale jeżeli mamy jeszcze troszeczkę oleju w głowie, no to zagłosujemy sobie na jesieni na nowy, lepszy rząd, który zabezpieczy nam to w ten sposób, że złoża, powiedzmy, będą państwowe, tak? I państwo będzie... Państwo będzie zarządcą złoża, tak? A firmy będą tylko eksploatowały i wtedy firma nie może nic, powiedzmy, zrobić z kopalnią, nawet zamulić bez zgody państwa, tak? No i słuchajcie, mamy po problemie, tak? Dobro wspólne, super podzielone. To, co mówią przedstawiciele rządu, słuchajcie, to są takie absurdy, że naprawdę tego się słuchać nie da. Tylko wiecie, to nie jest tak, że ci ludzie są głupi, oni są po prostu bardzo sprytni, no bo to oni są przy korycie, a nie wy, więc można by powiedzieć, że to oni są mądrzejsi od was, a ci, którzy mówią, że oni są głupi, no to ja się pytam, przy jakim oni korycie siedzą? No przy żadnym, no nie? No więc ten, ale z czego wynika problem? A no wynika z tego, wynika problem z tego, że ci ludzie po prostu mają jakieś tam konszachty, tak, które sprawiają, że oni działają tak, a nie inaczej. Słuchajcie, jeżeli widzimy już od 7 lat, że ten rząd, poprzedni rząd, powiedzmy rząd dalej tej samej opcji politycznej działa w taki, a nie w inny sposób, no to kurczę, rozpędzić to trzeba. Ja wiem, że znowu pójdą wszyscy urzędnicy państwowi głosować na jedyną słuszną opcję, która dała im pracę, ale na litość boską, ludzie, ja wam powiem tak, ci, którzy macie pracę dzięki Platformie i liczycie na to, że głosując na nią utrzymacie te stołki, to powiem wam tylko tyle, że jesteście głupi, bo zniszczycie po prostu, zniszczycie tutaj wszystko, zniszczycie to państwo, no i tak nie będziecie mieli w przyszłości tej pracy. A ci, którzy teraz myślą sobie, że przyjdzie Jarosław i Polskę zbawi, też wam powiem to samo. Jesteście głupi i naiwni, ale cóż, zapewne PiS wygra następne wybory parlamentarne, no to się przekonacie dlaczego. Dobra. Chyba na razie mi wystarczy tyle tych emocji. Widzimy się znowu wkrótce. I proszę was, jejku, mówcie ludziom, jak jest naprawdę, bo to się po prostu słuchać nie da. Te wszystkie bajeczki tych ludzi, którzy mówią, że trzeba zrobić referendum, czy ludzie chcą utrzymywać górników. Kurczę, zlikwidować jeden z podatków, który jest nałożony na eksploatację węgla i nagle cudownie kopalnie wyjdą na plus. Takie trudne? Po co nakładać na ludzi kolejne podatki, żeby jakieś łatać dziury finansowe? Na litość boską, to nie musi być wszystko na zasadzie takie, że więcej bierzemy i potem więcej rozdajemy. Po prostu mniej zabierajmy i nie musimy nikomu rozdawać nic. Zasada jest prosta. No. Na razie.